Dzisiejszy film to bardzo ładny film, bo na przykład ja mogę się pochwalić, że będę go nagrywał w otoczeniu 6 ślicznotek. Tutaj jest 5, a tutaj jest 6. No co? No nie lubię, jak mnie w filmach tutaj komplementujesz. No, czuję się nieswoje i proszę, byś tego więcej nie robił. Ale jesteś śliczna, no może trochę stara, to jest ale gustu śliczna. Akurat, no. Mój gust jest najlepszy na świecie. No, według mnie ja nie jestem, no ale no mówię, to jest ale w sensie co, śliczna czy stara? Bo stara to trochę jest. Nie jestem stara, jestem młoda i tak się czuję. Na tyle młoda, że możesz czytać wraz ze mną młodzieżówki. Tutaj dzisiaj mamy bez wątpienia coś, co możemy jako literaturę młodzieżową określić. Serafina, 4 tomy, Robert Beatty, tłumaczenie Jowita Maksymowicz-Haman. I po środeczku taka oto sierotka, Willa, dziewczyna z lasu, również tegoż samego autora, w tłumaczeniu Łukasza Małeckiego. Przyczynkiem do nagrania filmu jest premiera 4 Serafiny, Serafina i 7 Gwiazd, która to trafiła do księgarni 12 maja. No ale nie omawialibyśmy Serafiny, gdyby nie Willa. Tak, no Willa jest książką, która nas urzekła totalnie, skradła nasze serca i jest to książka z tych książek, które no potrafią przemycić swoje treści, ważne rzeczy. Tutaj między innymi mowa o tym, żeby szanować przyrodę i żyć w zgodzie z nią, no i no, okazywać jej szacunek. Tak, trzeba podkreślić to, że Beatty Willi nas zaskoczył tym, jak on ma zdrowe podejście do przyrody, w jak ciekawy sposób on też tego młodego odbiorcę przekonuje do szanowania stworzeń, roślin, tego wszystkiego, co nas otacza. I ja miałem nadzieję, że podobne treści znajdę sięgając po Serafinę. I okazało się, że tak, bo Serafina w zasadzie niewiele się różni od Willi na pierwsze spojrzenie, bo Serafina jest dziewczynką, która jest ukrywana przez całe życie w wielkim dworze, mieszka sobie w piwnicy, gdzie pełni tak naprawdę funkcję polującej na szczury. Nie pamiętam, jak ta funkcja się ładnie nazywała, ona miała ten swój skrót. W każdym razie Serafina żyje w tajemnicy, w tym miejscu, aż potem przychodzą takie sytuacje, w których musi się ujawnić, bo zaczynają ginąć dzieci, a Serafina chce rozwikłać zagadkę. I tak naprawdę cała ta seria, każdy kolejny tom, to jest jakaś nowa zagadka, którą Serafina musi rozwiązać. Ale to, co jest w ogóle tutaj bardzo fajne, co chciałbym wspomnieć na samym wstępie, Willa, dziewczyna z lasu, nas zachwyciła tym, że dzieje się w realnym świecie. To jest co prawda przełom wieku XIX i XX. Serafina toczy się w tym samym okresie czasu, w podobnym miejscu. W zasadzie to jest jedno miejsce tam w Karolina Północna, tylko tutaj mamy różnice, jeżeli chodzi o te miejsca, ale wszystko historycznie się zgadza. Nawet dwór, który jest opisywany w Serafinie i mieszkańcy tego dworu, jego właściciele, to są ludzie żyjący i autor podkreśla, że gdybyśmy trafili do tego dworku, który nadal stoi, do tej rezydencji, moglibyśmy ją sobie zwiedzać jak Serafina. Budzi to gdzieś. No, aż taką ekscytację, no, że chciałby się pojechać, już zaplanować na wakacje wyjazd, no ale to trochę kasy trzeba by mieć, nie? Żeby do Ameryki Karolina wyjechać. Karolina Północna. No ale no, szkoda, że to nie w Europie, bo to bardziej realne by było. Ale wiesz, to jest w ogóle takie ciekawe podejście, bo jednak akcja fikcyjna, fabuła to fikcja. Mamy bohaterów gdzieś tam, powiedzmy to, ocierających się z supermocami, jakichś takich nierzeczywistych, nie ludzi, a z drugiej strony mamy realia jak najbardziej realne! Realne realia, no. Do tej pory spotkałem się z czymś takim w przypadku Dana Browna, który opisywał jednak te zabytki istniejące, tajemnice różnych tam miejsc i faktycznie to było zgodne, no ale dużo łatwiej było w to uwierzyć, niż w akcję książki dla młodzieży. No tak, no bo jednak książki dla młodzieży to zawsze się gdzieś ocierają o jakąś fantastykę, prawda? Rzadko kiedy można to tak spoglądać. Bo niekoniecznie o fantastykę, wiesz, bo to jest takie spojrzenie zamaszyste. Zamaszyste spojrzenie, no ale zawsze gdzieś tam to dla młodzieży, no nie wiem, przynajmniej ja traktuję książki dla młodzieży tak bardziej troszkę jak dla dzieci. Takie lekkie mam podejście, że jednak dla dzieci to jednak musi być coś takiego wow, ocierającego się właśnie trochę tam o magię, o takie nadnaturalne rzeczy. Ale szczerze mówiąc, czy na przykład Beattiego umieściłabyś tak w kategorii książki dla dzieci czy dla młodzieży? Dla takiej młodszej młodzieży. Dla młodszej młodzieży? Tak, no takie 12-13 lat. A ja mam takie wrażenie, że Robert Beatty akurat w tych książkach, zarówno w Willi, jak i w Serafinie, mimo że pisze o 12, 13, 14 latce, tak, w zależności od książki, w zależności od tomu, to jednak momentami wchodzimy w taki mrok, bo Serafina
umówmy się, dobra, trzy słowa o Serafinie. Serafina jest dziewczynką, no, która pełni tę swoją funkcję, która nie chce być zauważona, która ma gdzieś tam jakąś tajemnicę do odkrycia, złocza jej się wszędzie, klątwy, jakieś tam wierzenia, różne dziady borowe i tak dalej, dają jej się we znaki. I to faktycznie mamy do czynienia z taką osobą dość, no, ciekawą, tym bardziej z tomu na tom ta postać się rozwija i jest wrzucana w zupełnie różne realia, w zupełnie różne, no powiedzmy to, światy, tak? Ze swojego świadka jest gdzieś tam wyciągana coraz dalej, coraz bliżej do ludzi. I o ile można byłoby uznać za fabułę dziecięcą, młodzieżową, dla wczesnej młodzieży, właśnie to, co się toczy, czyli rozwikłanie jakiejś zagadki, no to, że ona ma tyle lat, ile ma, to, że się przyjaźni z Braydenem i tak dalej. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że wchodzą też tutaj takie tematy, które z młodszą młodzieżą do poruszenia mogłyby być ciężkie. Na przykład pojawia się w jednym z tomów motyw pogrzebania żywcem, który napawał mnie traumą, przyznaję to szczerze. No tak, no pogrzebanie żywcem jednak nie przywodzi na myśl żadnych przyjemnych rzeczy. To coś, czego nie chciałby nikt nie przeżyć. Wystarczy obejrzeć film Pogrzebany, tam cała akcja toczy się w trumnie pod ziemią. No i to jest straszny film. No jest i przyznam szczerze, że czytając właśnie Serafinę i tą... O, tutaj mam tomy po Gmeranę. To jest drugi. Bo oczywiście pierwszy to jest Serafina i Czarny Płaszcz, drugi to jest Serafina i Zmiennokształtny Kostur, trzeci to jest Serafina i Rozdzielone Serce i Serafina i Siedem Gwiazd. I też jeszcze się wyjaśni, dlaczego tutaj Willa się pojawiła w tym zestawieniu, bo nie tylko dlatego, że czytaliśmy Willę jako pierwszą. No ale tak, generalnie dwa pierwsze tomy Serafiny zdecydowanie dla młodszej młodzieży, jak najbardziej, mimo że są jakieś tam chwile mroku. Dwa ostatnie, ja bym powiedział, że już trochę do starszego czytelnika, bo pojawia się właśnie ten motyw pogrzebania żywcem, moment jakiegoś takiego życia pozagrobowego, czy kurczę, takie dość frapujące umysł zagadnienia. No i wreszcie czwarty tom, który jest dla mnie trochę psychodeliczny, wręcz wchodzący gdzieś tam w taką powieść, taki thriller troszeczkę psychologiczny. Bo dzieją się tutaj rzeczy różne i ja mam taki problem, jak tutaj to rozróżnić. Ale patrząc chociażby na Harry'ego też, masz, zaczynasz od pierwszych tomów, to jest dla młodszej młodzieży, a im dalej w las, że tak powiem, z tomu na tom, coraz poważniej się robi, coraz mroczniej. Tak, tylko że Harry na etapie siódmego tomu, kiedy ma lat 17 łamane na 18, to jest nadal fabularnie leszcz w porównaniu z tym, co dzieje się w Serafinie i Rozdzielonym Sercu. Bo jednak tutaj wydaje mi się, że to pozostawia bardziej traumatyczne rzeczy w głowie niż śmierć z Gretka. Jezus, nie mów mi o śmierci z Gretka, bo to jest naprawdę traumatyczne. No nie tak jak to, co się dzieje w Serafinie. Ale tak, mamy fabułę, mamy pełno dynamiki i Beatty gdzieś tam ma jakąś taką... niewymuszony talent do tego, żeby pokazywać cierpienie zwierząt w taki sposób, że to faktycznie boli, kiedy się o tym czyta. I na łamach Serafiny to jest zwłaszcza widoczne, bo w Willi to nie było takie uderzające. Nie, aż tak nie było. Było to odczuwalne, takie tak. Dyskomfort się czuło, ale znośne to było. No to jest to, co łączy Serafinę z Willą. Obie dziewczyny gdzieś tam wywodzące się z lasu, obie dziewczyny, którym na sercu leży dobro tego lasu. No i bardzo mocne przesłania ekologiczne, nie zabijaj zwierząt, bo akcja tych książek toczy się w tym samym czasie, tak? Czyli wtedy zaczynało się gdzieś tam walka człowieka z przyrodą, można byłoby to szumnie nazwać. No tak. Gdzie jednak urbanizacja i przemysł. No tak, wykarczowywanie lasów, żeby położyć tory kolejowe chociażby, to było, nie? Największą tutaj, że tak powiem, największym problemem w Willi. No i w Serafinie również te problemy się pojawiają, to jest ten sam czas, przypomnijmy. I tak, problemy ekologiczne są tutaj związane. Beatty uczy w taki ciekawy sposób szacunku do zwierząt, do tego całego świata przyrody. Bo i na przykładzie Willi, na przykładzie Serafiny jest tutaj bardzo dużo podobieństw. Ja czytając te dwie pierwsze książki, miałem wrażenie, że w zasadzie czytam jedną bohaterkę wyrwaną z jednego, powiedzmy to, zakątka tego samego świata i wsadzoną w drugi, tak? Mm. Że to jednak było podobne. Swoją drogą, wiadomość od autora Roberta Beattiego, te dziewczynki kiedyś się spotkają. Dojdzie do skrzyżowania tych fabuł, co mnie wcale nie dziwi, bo to byłoby dziwne, gdyby się nie spotkały, bo jednak ten świat zarówno Serafina, jak i Willi jest na tyle duży. No ale kurczę, można mówić o ekologii nie pompując się jakoś, nie tworząc treści pompatycznych. To jest chyba taki problem dzisiaj, nie? No tak, że jak ktoś staje się w obronie czegoś, to z dumnie wypiętą piersią, tutaj nastrożonym w piórka i przekazują ci wszyscy obrońcy, nie wiem, praw zwierząt, ludzi i tak dalej, z takim... Taką prawdę! Taką... Nie do podważenia, nie? Tak, że on mówi prawdę, on się nie myli, reszta to idioci
i tak to właśnie wygląda. To nie tędy droga, trzeba to robić po swojemu. Najlepiej no, nie aż jakoś tak szczególnie się narzucając tym w wokół, tak? Można zrobić to tak jak Robert Beatty, który gdzieś tam czytelnikowi pokazuje świat zwierząt, pokazuje jak te zwierzęta faktycznie funkcjonują, bo w Serafinie zwłaszcza, no to jest czterotomowy cykl na tę chwilę i nie sądzę, żeby to miał koniec jakoś szybko nastąpić, bo to nie jest jedna historia, która kontynuuje się w kolejnych tomach, tylko w zasadzie każdy z tych tomów mógłby uchodzić za stand-alone, gdzie w zasadzie no drugi i trzeci są najmocniej ze sobą związane, tak? Ale każdy w zasadzie mógłby uchodzić za standalone i to jest gdzieś też magia Beattiego, że nie musisz czekać roku, dwóch, trzech na kolejny tom, na kolejną część, żeby gdzieś tam do tego wrócić i nawet jeżeli lata temu czytałaś pierwszy, dzisiaj możesz sięgnąć po czwarty, nie mając żadnego problemu z tym, tak? No to jest fajne, bo jednak te wszystkie tomy, które są powiązane, to naprawdę rodzą wiele problemów, bo faktycznie jak ktoś się czytał parę lat temu i teraz wychodzi jakaś kontynuacja, to się zastanawiasz, o czym było w pierwszym tomie. I trzeba nadrabiać albo sobie darować ten ostatni tom już, bo... No, jak to czytać? Beatty troszkę jak Rowling ma ten dryk również do tego, żeby przypominać w tych książkach, co to się wydarzyło kiedyś i to też tutaj się odbija, może nie w tak hardkorowy sposób jak u Rowling, gdzie faktycznie przez kilka są wspominaliśmy, co ja też tam lubię. Się wydarzyło. Ja to lubię, dla mnie to nie było aż takie nachalne i bardzo pomocne było. No ja to jednak jestem fanem, kiedy ta fabuła idzie, pędzi i gna. W każdym razie, słuchajcie, Serafina dla nas seria naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, podobnie zresztą jak Villa. Przede wszystkim to są mądre książki, no tutaj jednak to stanowisko proprzyrodnicze, proekologiczne, ale w taki mądry sposób pozwalający nam zrozumieć przyrodę, pozwalający nam gdzieś wejść w głąb, a nie patrzeć tylko z zewnątrz, bo zarówno Villa, jak i Serafina wprowadzają nas do środka tego świata, to jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, no Serafina i 7 gwiazd pod naszym patronatem, żeby nie było, bo ta książka na to zasługuje, to jest naprawdę kawał świetnej historii. Co mi się podoba, no każda część ma swój niepowtarzalny klimat, każda ma swój problem, każda pokazuje naszych bohaterów w troszeczkę innym położeniu i przez to położenie, czy przez rozdzielenie w taki czy inny sposób możemy zobaczyć, jak oni reagują. Bardzo podoba mi się zdanie, które pada w Serafinie i 7 gwiazdach, mianowicie o tym, że tak naprawdę to nie odwaga sprawia, że jesteśmy w stanie wszystko uratować. Nie to, jacy jesteśmy mądrzy, silni, jak to działamy w zespole. My potrzebujemy wiedzy. Potrzebujemy wiedzy jak najwięcej, bo tylko ta wiedza czerpana z różnych źródeł może nam pozwolić przygotować się na kolejną taką akcję, co jest kwintesencją tego wszystkiego. No tak, no człowiek jak nie będzie miał pojęcia na jakiś temat, to tej odwagi też takiej nie będzie miał. A jak będzie miał jednak tę wiedzę, no to ona go popchnie do tego, żeby jednak coś zrobić. Bardzo mi się podobają sylwetki bohaterów pobocznych. Tak jak mówiłem, to są często postaci, które żyły w historii, które naprawdę żyły, właściciele tego dworku i można sobie w zasadzie wszystko sprawdzić, jak ten dworek wyglądał. Dworek się nazywał Biltmore, żebym wam tutaj nie powiedział, nie skłamał. I można sobie faktycznie wygooglować, zobaczyć, jak to wygląda do dzisiaj. Bardzo podoba mi się sylwetka ojca Serafiny, który faktycznie jest takim człowiekiem mającym duże doświadczenie i który potrafi w bardzo nietuzinkowy sposób rozwiązywać problemy. No, ja jestem po prostu zachwycony. Uważam, że Beattiego warto czytać i że to jest książka, która powinna królować wśród list zakupowych, bo zbliża się pewne bardzo ważne święto. No, koniec roku szkolnego. Dzień Matki. Dzień Matki. Idealny prezent na Dzień Matki. Strasznie mi się podobało i polecamy bardzo. No, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.